Hashtag kobiety bez tabu, witam serdecznie. Kryzys męskości odmieniano już przez wszystkie przypadki. Temat ten jest treścią kobiecych rozmów, powraca w debacie publicznej i jest przedmiotem badań nie tylko antropologów. Dziś pod lupę bierzemy facetów. I powtarzam pytanie za słynnym psychologiem, profesorem Zimbardo. Gdzie ci mężczyźni? Stawiam tezę, że mężczyźni u progu dorosłego życia nie widzą konieczności dorośnięcia do społecznych ról. Jest im dobrze pod skrzydłami mamy. Czy można powiedzieć, że problem z męskością jest zatem efektem kryzysu tradycyjnej rodziny? Co sprawia, że coraz trudniej nam znaleźć fajnego faceta? W studiu witam serdecznie Anię Ślęzak, autorkę wideobloga i poradników o relacjach damsko-męskich, socjologa Tomka Sobierajskiego i Halinę Mlynkową, której przedstawiać wam nie muszę, naszą gwiazdę. Badania pokazują, że z roku na rok zwiększa się liczba młodych osób w wieku między 25 a 34 rokiem życia mieszkających z rodzicami. W 2005 roku było ich około 36%. Dzisiaj jest to aż 44%. Poznajcie Piotra i Marka, którzy wciąż nie wyprowadzili się od swoich mam. Chcesz tego Marka? Chciałabym, Marek, dziękuję. Ale tak, żebyś nie rozumiał, nie? Jak to jest zdecydowane. Jestem 35-letnim, można tak powiedzieć, okupantem mojej matki, że tak powiem, bo to jest wiek taki, że człowiek powinien się usamodzielnić i iść swoją drogą przez życie. Wiedziałam, rączki takie niezgrabne, o nie. Musiałoby coś przyjść takiego, że po prostu znalazłaby się jakaś kobieta w moim życiu, która naprawdę by mnie zafascynowała i za nią mógłbym powiedzieć. No. Ale tak, ogólnie tak, żeby dla samej idei i samego mieszkania samemu, to nie spieszy mi się wyprowadzać. No, 30 lat na karku. Generalnie jest pytanie, a kiedy pójdziesz na swoje? O. Ja mówię, że nie, że jeszcze nie pora, nie mam dziecka, nie mam żony, tak, więc po co i tak dalej. Ale chwila rozmowy i na jakiś tam pół roku milknie temat. Czasami na pewno mama ma mnie dosyć, ale uważam, że no jakoś w miarę to staram się zniwelować te akty antypatii, że tak powiem, takiej matczynej, ale ogólnie się znosimy i tolerujemy i dobrze współpracujemy jako domownicy. Plusy na pewno to, że nie płacę za mieszkanie. Tutaj oczywiście mogę kupić sobie, nie wiem, jakiegoś laptopa, odłożyć na jakieś wakacje albo coś. Natomiast minusem jest to, że nie ma prywatności zbytnio, tak? No i tutaj troszeczkę to boli. Poza tym no, pranie, sprzątanie, gotowanie, no to już też trochę mamy, ale czasami jest tak na przykład, że rodzice na tydzień wyjadą, no to trzeba zrobić te zakupy, trzeba sobie zrobić coś do jedzenia, skarpetki wyprać, koszulkę wyprać, także no chwała Bogu, że są pralki automatyczne, więc nie trzeba tego w ręku. Ciszę słyszę. Zatkał was? Trochę. No. Sympatyczne chłopaki. Co wy na to? Co sądzicie o takiej sytuacji, Aniu? No, myślę, że jest to trudna sytuacja na pewno dla potencjalnych partnerek takich mężczyzn, dlatego że tutaj słyszałam, ten jeden z panów powiedział, że on się przeprowadzi dopiero, kiedy pozna partnerkę albo żonę, albo będzie miał dziecko, ale jakby, żeby to zrobić, to rzeczywiście musi wyjść z tego domu, pokazać się od takiej atrakcyjnej strony, a to, że właśnie dalej mieszka z mamą i podlega całe swoje życie właśnie życiu z mamą, niekoniecznie może być atrakcyjny dla tej potencjalnej partnerki. Tomku? No jest jeden plus, bo jeden z tych panów wie, co to jest pralka automatyczna, czyli wie, na czym polega pranie, bo jest mnóstwo panów, którzy wyprowadzają się od mamy i ciągle znajdują świeżą koszulę w szafie i nie wiedzą, jaki jest ten tryb pomiędzy wyrzuceniem jej do brudnej bielizny i potem znalezieniem w szafie. A ten pan już wie, więc ja próbuję znaleźć tutaj jakieś pozytywne strony. Dlaczego ci faceci nie chcą wyprowadzić się od mamy? Przyczyn jest na pewno dużo. No, oczywiście mogą być kwestie ekonomiczne, mogą być kwestie z jednej strony ekonomiczne, a z drugiej strony psychologiczne, w sensie patologiczne. Czy tego na przykład, że mamy nie chcą, żeby się synkowie wyprowadzali, bo z kim ci będzie tak źle jak ze mną? Jak napisał mój tata, ale to było zupełnie o czymś innym. To było w relacji kobieta-mężczyzna. Tak, ale sprawdza się, no, tutaj też jest już teraz, jest relacja kobieta-mężczyzna. A no więc właśnie, może dotknęliśmy teraz ważnego punktu, bardzo delikatnego, jakim jest relacja syn-matka, mężczyzna, kobieta.
Czy tam się coś rodzi takiego, co może przypominać oczywiście, relacje tak, kobiety no z mężczyzną? Wszystko wskazuje na to, że ten facet jest partnerem dla tej kobiety. On już nie jest synem, tylko jest partnerem, jest powiernikiem i jest mała szansa na to, że on sobie ułoży życie, jest mała szansa, że ona sobie ułoży życie, bo, no bo ma już, po co zresztą ma to robić, bo ma tego partnera. Tak, ja on Halinko, też ma to wspomniał, przepraszam. Ciekawa jestem, bo Halina jeszcze nie powiedziała, co o tym sądzi. Widziałam, jak oglądałaś relacje z obu domów, że miałaś oczy szeroko otwarte i byłaś bardzo zdziwiona tym, co widzisz. Ja myślę, że przede wszystkim wobec nich nie ma żadnych wymagań w domu. Za nich się wszystko robi. To są ewidentnie chłopcy, którzy są po prostu chłopieni przez mamusię. Mamusia wypierze, właśnie mamusia ugotuje. I nagle jak rodzice wyjeżdżają na tydzień, to jest wielkie halo, bo muszę sobie właśnie wyprać te skarpetki, prawda? Super, że jest to zrobić prawda. Zrobić zakupy. Zrobić zakupy. Przecież to powinny być jego normalne, codzienne obowiązki. Także widać, że właśnie ta wygoda w tym kontekście znalezienie sobie partnerki jest niemożliwe, ponieważ ja nie wiem, czy jakakolwiek dziewczyna współczesna, która jest powiedzmy samodzielna, zgodzi się na to, że po prostu będzie miała w domu duże dziecko, którym będzie się trzeba w 100% zaopiekować. Powiedzcie, czy ci faceci w ogóle są w stanie samodzielnie żyć, waszym zdaniem? Na pewno są. No, są, widać, że są rozgarnięci, mają dwie ręce, dwie nogi, nie mają jakichś zaburzeń. Ale jeden z nich wyraźnie powiedział, że to ekonomicznie również ma bardzo pozytywne dla nich znaczenie, bo mogą sobie odłożyć na przykład na komputer albo na wakacje. Negatywne. Czyli nadal dzieci. Czyli właśnie, czyli nadal dzieci. Są dziećmi. Ale ja myślę, że nawet dzieci, ponieważ ja znam mnóstwo ludzi, którzy wyprowadzili się z domu w wieku 16-17 lat, właśnie byli bardzo samodzielni, ale zmusiła ich do tego sytuacja, jakaś sytuacja. Więc w momencie, kiedy by byli zmuszeni do takiej sytuacji, to myślę, że każdy z nich świetnie by sobie poradził. A to każda osoba, która wyjeżdża na przykład na studia, mając 17 czy tam 18 lat, opuszcza domowe ognisko, wyjeżdża do innego miasta, jeżeli ma taką możliwość, to rzeczywiście jest zmuszona poniekąd do tego, tak, żeby żyć samodzielnie i nauczyć się tego życia dorosłego, ale rzeczywiście w takiej sytuacji, kiedy oni nie są wypychani przez rodziców, a w tym przypadku przez mamy, no to już nie jest tak prosto się odciąć od tego, od tej pępowiny. Ja jeszcze chciałem zwrócić na jedną rzecz uwagę, bo Agata mówiłaś o tych danych, które bardzo wzrastają i ten duży procent, który mieszka z rodzicami. I my zazwyczaj się skupiamy właśnie tak jak tutaj na tych chłopakach, ale główny problem jest niestety nie w nich, tylko w rodzicach, którzy nie chcą, tak jak jest w życiu, tak, jak w przyrodzie, że generalnie jest tak, że bociany wypychają młode z gniazda, żeby wyfrunęły. Natomiast rodzice często tego nie robią, bo właśnie zamieniają swoje dzieci w partnerów. Co to robi tym matkom? No, załatwia, przepraszam, że tak brzydko mówię, potrzeby takie, które wynikają z braku partnera na przykład, albo ze złej relacji z obecnym partnerem, no to mają takiego substytut. Tak, wychowanego tak, swojego. Ale ponieważ są z nami widzowie na żywo, którzy oglądają nas na player.pl, na YouTubie TVN-u, na Facebooku TVN Style, bardzo ich serdecznie, was bardzo serdecznie pozdrawiamy, no to czytam już pierwszy komentarz. Mąż mojej córki, Ania pisze, mąż mojej córki, 40-letni facet, każdą wolną minutę spędza przed komputerem. W związku z tym na nic nie ma czasu. Mama nauczyła go, że to kobieta zajmuje się gospodarstwem domowym. Mhm. Czyli to potwierdza to, co mówisz, czyli że to matki fundują swoim synom tę taką, nazwijmy to, niepełnosprawność społeczną. Pamiętam, że w czasie jednej z twoich rozmów, już nie pamiętam z kim, bo Agata prowadziła fantastyczne rozmowy na Instagramie w czasie pandemii, bo już jej powiedziałem, że pozwoli mi przetrwać w ogóle ten lockdown. Dziękuję tak ci bardzo, prowadzę cudowne, dalej. Mądre, tak, no, bardzo się z tego cieszę, bo tam była drobna przerwa, bardzo się niepokoiłem. I pamiętam, że podczas którejś rozmowy powiedziałaś, żeby pamiętać o tym, mówiąc też o swoich synach, że wychowuje się facetów na mężczyzn innych kobiet. Nie wychowuje się ich dla siebie, tylko dla innych kobiet, więc trzeba zrobić tak, żeby inne kobiety były jak najbardziej z tych facetów zadowolone. No Halino, ty masz 16-letniego syna, powiedz, jak ty go wychowujesz? Wiesz, że kiedyś właśnie prowadziłam rozmowę z mężczyzną na temat tego, że dzieci mamy wypożyczone od życia. To nie są nasze dzieci, to nie jest nasza własność, więc my powinniśmy właśnie, to jest naszym obowiązkiem, żeby dzieci przygotować do tego życia dorosłego, żeby sobie poradziły. Ja polegam trochę na wzorcach moich rodziców, którzy spowodowali też swoim zachowaniem, wymaganiami wobec nas
wolnością realizowania się w własnych hobby, wspieraniu nas w tym, że myśmy bardzo z moim bratem szybko się usamodzielnili. Więc myślę, że nie wystarczy tego dziecko wypychać właśnie, prawda, a idź już sobie zamieszkaj gdzieś tam, ale też wspierać w swoim hobby, jakby proponować, pokazywać właśnie, że można wyjechać na rok właśnie na wymianę, zanim zaczną się studia. I tak robi mnóstwo moich znajomych, którzy mają nastolatków, którzy właśnie dzięki temu też zaczynają trochę uczyć się dorosłego życia. A jak wygląda twoja relacja z synem? No bo wychowujesz go, można powiedzieć, w pewnym sensie głównie ty. Tak. Tak. On jest głównie z tobą, niezależnie tak. od twoich różnych perturbacji życiowych. On jest, tak, 90% jest z czasu tobą. Jest ze mną. Tak. tak, powiedz, jak wygląda wasza relacja? Bo wiesz, niezależnie od tego, czy jak mężczyźni się pojawiają w życiu i znikają, dzieci się wychowuje, mając je cały czas na oku. No i trzeba jakoś tę relację zbudować, jakiś wzorzec im dać, ojca i matki. Wiesz, mamy takie czasy, że w momencie, kiedy mama jest głównym takim, powiedzmy, źródłem zainteresowania albo centrum zainteresowania dziecka, to ja nigdy nie będę oczywiście jego ojcem, aczkolwiek Piotrek kilka ładnych lat temu powiedział, ty jesteś taką mamą i tatą mamą, wiesz? Więc on sam wie, ponieważ ja potrafię Piotr z jednej strony... Piotr to twój syn. Tak, Piotr, tak, dokładnie. Z jednej strony jestem tą, która właśnie umie przytulić, mamy swoje rytuały, które są dla mnie bardzo ważne od najmłodszych lat, za które też jestem przez mamy już krytykowana w tym momencie i chyba słusznie, ale nie mogę z tego zrezygnować. A jakie to rytuały? Śniadania. Ja byłam wychowana, że śniadania do końca szkoły, kiedy, czy to było liceum, moja mama wstawała w tym samym czasie co my. I ja, jak ja się budziłam, zwłaszcza zimą, to pachniało w domu właśnie świeżym kakao, albo herbatą, albo kawą. I ja po prostu... No powiem szczerze, że wysoko poprzeczka postawiona dla przyszłej żony. Ale u mnie w domu też tak było. Wiesz, ja z tego nie potrafię zrezygnować, mimo tego, że dziewczyny mówią, czy ty zwariowałaś? On ma prawie 17 lat. Ja mówię, ja mogę zrezygnować z innych rzeczy. On ma swoje obowiązki w domu, a porówno musi się zajmować, jak sprzątać domu, też go tego uczę, mimo tego, że mamy pomoc, która nas w tym wspiera. Natomiast no, są rzeczy takie życiowe, które ja go muszę nauczyć. Tak samo jak się uczy dzieci w domach dziecka, żeby były samodzielne, muszą się uczyć gotować, muszą się nauczyć po prostu gospodarować swoim jakimiś pieniędzmi, swoim życiem, to ja się staram dokładnie to samo robić z Piotrkiem, żeby on jednak nie był takim super mamin synkiem, bo wiadomo, że jest moim oczkiem w głowie i ja zawsze po prostu będę miała do niego słabość. No teraz zamknij oczy i wyobraź sobie ten moment, w którym on mówi, mamo, wyprowadzam się z domu, bo jest ona. Ona, dla której zwariowałem i nie chcę, żebyś do mnie dzwoniła, żebyś się interesowała mną, bo to będzie moje życie. Wiesz, to trochę zaczyna już tak wyglądać. Może nie ona, ale nie dzwoń do mnie na przykład, bo może nie pytaj o wszystko, bo już mam swoje życie powoli, więc ja już mu daję dużo przestrzeni i myślę, że to jest właśnie bardzo ważny moment, żeby nie uczestniczyć we wszystkim, co on robi w tej chwili już, żeby dać mu przestrzeń, kiedy on sam przyjdzie i mnie zapyta. I wtedy ja właśnie nie robię to, co często te mamy robią, że właśnie zagarnę całe jego życie i tak będziesz, syneczku, cały czas pod tymi skrzydłami. Tylko tej trochę wolności, którą on podświadomie nawet ode mnie oczekuje, to ja mu ją daję. A myślisz o tym, że dobrze by było, żeby czasem no, potrzaskał sobie cztery litery? Oczywiście, że tak. Jest to dla mnie trudne, bo ja go ostrzegam przed wszystkim, no bo sama też byłam nastolatką i sama po prostu życie kochałam zawsze. Ale bierzesz to pod uwagę, że to może być właśnie paradoksalnie dobre dla niego? Oczywiście, że tak. Tak. Tak, zostawiam go w wielu sytuacjach takich, żeby jednak poznał po prostu, że jeżeli go nawet ostrzegam, ale on mimo wszystko chce iść swoją drogą, to ja go zostawiam. Tak, tak, musi. A jak wygląda tutaj sytuacja z rolą ojca, kiedy chłopak jest wychowywany przez mamę? Jak budować, jak modelować tę rolę? Bardzo Żadne badania nie potwierdzają tego, że faceci, którzy są wychowywani tylko przez matki, są, nie wiem, jakoś bardziej upośledzeni społecznie, przekrzywieni w jakąś stronę. To są, wyrastają na takich samych mężczyzn, nie są ani lepsi, ani gorsi niż mężczyźni, którzy są wychowywani przez ojca i przez mamę. Najważniejsze w wychowywaniu... Siła tego schematu, tej tradycji, tego przekazu, czy też może tej narracji jest tak ogromna, że matki, które same wychowują dzieci,
umierają z poczucia winy, że nie są w stanie zbudować pełnokrwistych facetów. Większość z nas się wychowywała bez ojców, nawet jeśli ci ojcowie byli w domu, to ci ojcowie byli nieobecni, tak. Że oni przynosili pieniądze. Ale to też był taki wzór, prawda? Tak, że on przynosił te pieniądze, a mama zajmowała się domem, to był taki wzór wtedy, co pamiętamy, prawda? I często, w ogóle często mama nawet nie tyle, że się zajmowała domem, ale w ogóle utrzymywała często ten dom, bo ten ojciec był stworzony do jakichś tam innych rzeczy. Więc to jest, jeśli chodzi o naszą tradycję, to nic się nie zmieniło, tylko te kobiety zmądrzały, bo już nie chcą takiego chwasta trzymać jeszcze obok siebie i utrzymywać, tylko po prostu chcesz sobie iść, to sobie idź. Aniu, tak. Na pewno dziewczyny pytają ciebie o to, jak się ustrzec przed maminsynkiem albo jak go rozpoznać? No właśnie przede wszystkim trzeba zwracać uwagę na pierwsze sygnały, kiedy już się poznaje tą drugą osobę. A takich czerwonych flag jest mnóstwo, takich czerwonych światełek, które nam się zapalają i czasami po prostu je ignorujemy, bo ktoś tak nam zawróci w głowie, że stwierdzamy, że przebolejemy wszystko. No ale jednak takie małe sygnały na samym początku relacji mogą nas ustrzec przed naprawdę podejmowaniem trudnych decyzji i często niewłaściwych, wiązaniem się z niewłaściwymi facetami. Jak rozpoznać maminsynka? No cóż, no prawdopodobnie w pewnym momencie przyjdzie nam poznać jego rodzinę i wtedy będziemy w stanie już określić, że on rzeczywiście z tą mamą mieszka i ma z nią jakąś taką specyficzną relację. No i wtedy już poniekąd podejmujemy decyzję, co dalej z tym zrobić, prawda? Czy będziemy w stanie przepracować z nim te rzeczy i pokazać mu, że można inaczej i że może też to, że on mieszka z tą mamą, nie oznacza, że on nie jest samodzielny tak całkowicie. Bo może być też tak, że on mieszka z mamą, ale umie sobie zrobić śniadanie, że umie sobie wyprać i tak dalej, więc nie można się tutaj oczywiście tylko i wyłącznie tym kierować, ale z drugiej strony zawsze jest to jakieś światełko, które trzeba wziąć pod uwagę. A czy waszym zdaniem żona jest ważniejsza w życiu mężczyzny, czy matka, jak już jest dorosły? Czyli ja uważam, że dzieci wyfruwają z domu i powinno się je przygotowywać do życia tak właśnie, żeby nie związać je w 100% do siebie. I na pewno trzeba te relacje bardzo mocno wyważyć, żeby osoba właśnie, która jest, czy powiedzmy właśnie matka, czy bo partnerzy zostaną razem potem, prawda? I wielokrotnie jest tak, że później się zastanawiają, no i co my teraz z sobą zrobimy, jak my już tego dziecka tu w domu nie mamy. Zapominają o sobie często. Powiedzcie, jak wobec tego ułożyć sobie życie w trójkącie? Przede wszystkim nie konkurować z mamą nigdy, bo nie ma to żadnego sensu. Trzeba przyjąć to, że ten facet ma mamę, ma z nią określoną relację i nie próbować tego zepsuć. Na pewno stawianie jakiegoś ultimatum na zasadzie albo twoja mama, albo ja jest wielkim błędem, bo to jest od razu, stawia nas w bardzo negatywnej sytuacji i jego w pozycji obronnej od razu do nas. Więc jeżeli my mamy jakiś problem z jego mamą, to trzeba to przepracować i przekomunikować w zupełnie inny sposób, na pewno nie w postaci takiego ostrego ultimatum. Czytam pytania od naszych widzów. Ania pisze, a mi się wydaje, że często rutyna i wygoda sprawia, że chłopcy mieszkają ze swoimi mamami. Często potrzeba nimi po prostu wstrząsnąć, obudzić i nierzadko wyrzucić z domu dla ich dobra. Ale to jest, moim zdaniem, to jest też rutyna i wygoda mam, a to wstrząśnięcie jest trudne, bo ja rozumiem, że właśnie to dziecko się kocha, no, że chce się, wydaje się, że właśnie chce się jak najlepiej. Natomiast ja bym jeszcze dodał, a propos tego, jak rozpoznać maminsynka. Maminsynka można rozpoznać po matce. Bo to są takie matki, które chcą się z tą partnerką syna bardzo zaprzyjaźnić. Takie, które dzwonią, umawiają się, żeby poszły razem na zakupy, robią z niego przyjaciółkę, czyli po prostu jest kontrola, żeby ten syn się nie wymknął. Bo na początku to się ciekawe. Może wydać bardzo kuszące, jakie fajne, tak, super teściowa się szykuje, prawda? Jak najdalej. Był taki film, jak pozbyć się teściowej, czy coś takiego i tam był dokładnie taki. To powiedzcie w takim razie, obca, jak zbudować satysfakcjonującą relację z teściową, zachowując zdrowe granice? Miałaś takie podejście? Ja nigdy nie mam teściowej. A, no widzisz, tak? Akurat, ale mam genialnego teścia. Ponieważ ojcowie zostają, a my z Jankiem Nowickim akurat cały czas do siebie mówimy tato i córeczko. Tak, ja też mam taką relację z moimi teściami. Więc, byłymi. Tak. I u niego akurat była zawsze zdrowa relacja, ponieważ on ma bardzo mocną swoją przestrzeń i on nie wchodzi w obcą przestrzeń, także to były tylko naprawdę na fajnym poziomie dyskusje. Natomiast może wy macie jakieś takie doświadczenie większe w tej kwestii, bo ja na pewno nie. To będzie na pewno doskonała inspiracja dla Haliny, przyszłej teściowej. Ażby. Dziękuję bardzo.
Ja mam doskonałą relację też z moimi teściami. Mam świetną relację z moją teściową. Też nigdy nie miałam jakiegoś takiego problemu, żeby zbudować z nimi dobre relacje, więc chyba jestem szczęściarą. Ale rzeczywiście wiele dziewczyn pisze do mnie, że ma z tym ogromne problemy. I ja zawsze mówię, że to wszystko zależy od tego partnera tak naprawdę. I on jest najważniejszy. I często wbrew naszym wszelkim staraniom, naszym wysiłkom, możemy nie nawiązać dobrej relacji, zwłaszcza z teściową, która jest do nas nastawiona negatywnie. Ale czy to jest okej, żeby nie mieć dobrej relacji? Oczywiście, że tak. No, to partner jest najważniejszy. Nie chodzi o to, żeby to była zła relacja, tylko to może być po prostu... Albo brak relacji, czy jest okej. Tak, okay, tak. Brak nie, bo to właśnie takie stawianie na ostrzu noża prowadzi do tego, że jedna strona jest nieszczęśliwa, po prostu. Właśnie, ja mam przyjaciół, i tworzą się jakieś dokładnie, tajemnice. Mam przyjaciół, którzy są absolutnie cudowni. I tak naprawdę dziewczyna, która przyszła do rodziny, odebrała im syna. Zapowiadało się, że będzie genialna i ona zrobiła to, co mówisz, że właśnie teściowa zaprasza na kawkę, na ten... Ona zrobiła zupełnie drugą... Ona zaczęła tą właśnie moją koleżankę. Chodźmy razem gdzieś tam, chodźmy razem coś tam. I ona zrobiła dokładnie to, co ty mówisz, tylko jako synowa. Mhm. I odciągnęła syna, oni nie widują wnuki, tylko tamta druga rodzina. A to są ludzie, którzy po prostu nikomu nic złego nigdy w życiu nie zrobili. Więc czasami się też zdarza właśnie dokładnie, że jak nie ma tej relacji dobrej, bo to akurat dziewczyna, akurat się rodzice, jak się potem okazało, nie spodobali, odebrała syna, a ten syn kocha bardzo swoich rodziców, ponieważ oni byli bardzo dobrymi rodzicami i myślę, że byliby również genialnymi dziadkami dla dwóch wnuków, to po prostu on też jest między młotem i kowadłem, dzwoni tylko wtedy, kiedy ona o tym nie wie, często ich przeprasza za to. Mhm. Także to nie jest zawsze ze strony teściowej, ale synowe też to potrafią zrobić. Ta teściowa jest bardzo ważna z tego względu, że można dzięki niej zrozumieć, jaki będzie ten facet dla kobiety. To znaczy, jaki on ma stosunek do matki, to nie ma co oszukiwać, nawet jak się ubierze. A nie teść, nie ojciec? W ogóle patrząc na tę rodzinę, jakie są relacje w tej rodzinie, to będzie wiadomo, jaka będzie relacja w domu. Co jest takim pierwszym sygnałem, który ma być dla nas hasłem do ewentualnego odwrotu? W jakiej sytuacji? Kiedy wchodzimy w rodzinę i obserwujemy i może się okazać, że to jest dla nas nie najlepsze rozwiązanie, obserwując właśnie rodziców. Co jest dla was takim pierwszym znakiem, że trzeba brać nogi za pas i uciekać? Dla mnie na przykład taką historią, na której wielokrotnie się przyjechałem, była sytuacja w rodzinie, w której panował patriarchat. To znaczy, że kobiety były niżej traktowane jako przynoszące, donoszące. I ja w rodzinie, w której moja mama była feministką jeszcze w czasach, kiedy się tego nie mówiło i był bardzo równy podział, to było nie do przejścia. Nie byłem w stanie sobie tego ułożyć, bo ja cały czas przez te dziewczyny byłem tak podprowadzany, żebym był w tym patriarchacie, a mnie to kompletnie nie interesowało i potwornie mnie śmieszy. Więc to było bardzo trudne, zawsze. Aleksandra pyta, czy kontakt z rodziną partnera jest ważny? Czy jeśli nie dogadujemy się na przykład z teściową, to jest szansa na w pełni szczęśliwy związek? Ja uważam, że tak. Oczywiście kontakt z rodziną partnera jest bardzo ważny i trzeba starać się mimo wszystko utrzymywać dobre relacje, bo to jest dobre dla związku. Jeżeli dla partnera rodzina jest ważna, to dla nas też powinna być ważna jego rodzina. Ale z drugiej strony nic na siłę. Bo czasami rzeczywiście jest tak, że nie da się nawiązać tej dobrej relacji, że teściowie są nastawieni negatywnie, że teściowa nie akceptuje i absolutnie tutaj nie ma co, że tak powiem, no mocno się starać i na siłę po prostu próbować i do siebie przekonać, jeżeli to jest niemożliwe. Ale mam taką z kolei wskazówkę, że w sytuacjach, kiedy naprawdę rzeczywiście coś się dzieje takiego nieprzyjemnego dla nas i później mamy okazję porozmawiać o tym z partnerem, to zamiast mówić, że twoja mama jest zła albo twoja mama mnie nie lubi, bo ona jest niedobra, to powiedzieć, że było mi przykro, kiedy twoja mama powiedziała to i to. Albo było mi przykro, że nie zareagowałeś wtedy. I to może dać mu taki kierunek, wskazówkę, żeby następnym razem nas bardziej w tym wszystkim wspierać. Ale dla nas facetów jeszcze jest wtedy historia, że my nie powinniśmy powiedzieć, nie no co, to no przestań, oczywiście, że tak nie powiedziała, albo nie miała tego na myśli, tylko zatrzymanie się w tym, powiedzenie, że rozumiem, zwrócę na to uwagę następnym razem i jeśli pojawi się taka sytuacja, poproszę mamę, żeby tak nie mówiła. Czyli nie negowanie uczuć i życie w zaprzeczeniach i jakiejś iluzji zaprzeczeń, tylko bycie bardzo w prawdzie i blisko siebie oraz w zgodzie ze sobą, z tym, co czujemy i zaakceptowanie tego, że ktoś inny może mieć zupełnie inne uczucia i emocje związane z tym, co się dzieje. Znam mam, ja wiesz, jak ona jest, ona tak mówi, ale my
jesteśmy do tego przyzwyczajeni przez kilkadziesiąt lat, ale ta nowa osoba nie jest przyzwyczajona i może nie chcieć, żeby ktoś tak ją traktował, albo ktoś tak mówił, albo ktoś pewne rzeczy negował, więc wtedy trzeba na to zwracać uwagę i powiedzieć, i nam jest docenić łatwiej szczerość. Powiedzieć, że mamo, bardzo cię proszę, żebyś nie mówiła tak do nie wiem, do Izy, Basi czy Gieni. A jednak mężczyźni odnajdują, jak mężczyźni odnajdują się w czasach emancypacji, gdzie kobiety zdobywają umiejętności uznawane niegdyś za męskie, a może nie mają czasu, żeby czekać, aż facet po prostu się ruszy i im pomoże. Zobaczcie silne kobiety w akcji. W dzisiejszych czasach kobietom coraz trudniej doprosić się swoich partnerów nawet o najprostsze domowe prace, jak wbicie gwoździa w ścianę czy wkręcenie śrubki. Mężczyźni, żeby uniknąć prac majsterkowych, używają słów później, nie mam czasu. Po to pracują, żeby ktoś inny to wykonywał, bo nie mają przyjemności w tym. To rozumiem, bo nie każdy się do tego urodził albo to lubi. Trzeba coś dokupić, jest to, bo czegoś brakuje na przykład. Nie mam takiego wiertła, więc i tak zawsze trzeba swoje odczekać. Dwie przyjaciółki postanowiły nie czekać na mężczyzn i same wziąć do ręki młotek czy śrubokręt. Ja jestem osobą dość zaradną, nigdy nie czekam na to, aż on przyjdzie i pewne rzeczy zrobi, bo sama mam rączki, więc mogę. Z facetami to z reguły jest tak, że okej, zrobię, ale jak już zwizualizujemy im to, co chcemy, to im się to wydaje niewykonalne. No i my to lepiej zrobimy niż oni. Cześć! Szkoda czasu na to, żeby na nich czekać. A nawet jeśli wróci mąż wieczorem do domu, to i tak już jest zmęczony i nie robi tego typu rzeczy. Więc postanowiliśmy same pewne rzeczy robić. To kto jest tą słabą płcią, waszym zdaniem? Kobiety czy mężczyźni? Do żadna kogo miano słabej płci pasuje w tych czasach bardziej? Absolutnie, to jest strasznie krzywdzące. Prawda? Żeby jakąkolwiek płeć nazywać słabą. Tak, no rzeczywiście zwyczajowo się nazywa kobiety słabą płcią, ale umówmy się, żaden facet nie byłby w stanie urodzić dziecka. Naprawdę, żaden. Więc, to dlaczego nazywają nas słabą płcią? Bo łatwiej dzięki temu wami sterować, kierować. To są stare rzeczy jeszcze. Ja myślę, że to jest właśnie sprzed 100 lat, kiedy rzeczywiście kobieta była w domu, kiedy była zależna od mężczyzny, kiedy była wychowywana jakby tylko po to, żeby wyszła za mąż i żeby się słuchała męża i tak dalej. I żeby rodziła dzieci. Myślę, że Polska już jest bardzo daleko od tamtych czasów. Nie wszędzie. Nie wszędzie, ale po to są właśnie takie programy, po to są takie rozmowy, żeby to zmieniać, żeby ludziom uświadamiać, po to się dzieje wiele rzeczy, żeby uświadamiać ludziom, że kobiety nie można przede wszystkim traktować przedmiotowo. Często to jest, prawda, wykorzystywane w ten sposób. Natomiast dzisiejsze czasy dają nam to, a przynajmniej my żyjąc właśnie w takich miastach, jakich żyjemy, że rzeczywiście to się bardzo już wyrównało i jest coraz większy szacunek do obu płci równolegle. I mnie nie dziwi to, że kobieta już tam przykręca jakąś śrubkę, ponieważ moja mama też to robiła. Więc ona nawet, jak ojciec wyjeżdżał gdzieś, pamiętam, do jakiegoś uzdrowiska, to ona potrafiła przemeblować, przemalować cały dom po prostu, żeby tata miał radochę w tego, jak przyjdzie do czystego, tak? I ona nie traktowała tego, że po prostu robi coś za niego, tylko ja się dzięki niej też uczyłam tej siły, prawda? Samodzielności, bo dla mnie ona była po prostu super motorem do tego, że jest tak samodzielna, że jakby się nie wiadomo, co wydarzyło, to ona sobie zawsze da radę. A jak ty traktujesz podział tych ról? Czy ty też jesteś gotowa, żeby absolutnie zrobić wszystko, nie licząc i nie czekając na faceta? Nie wiem, co znaczy absolutnie wszystko, wiesz, natomiast myślę, że jeżeli jest fajny związek, w którym dwójka ludzi się kocha i szanuje, to myślę, że nie wymagają od siebie podziału ról, tylko po prostu chcą być wzajemnie dla siebie partnerami, wzajemnie sobie pomagają, wiesz, i to na tym to polega i na tym to powinno polegać. Ale jesteś w stanie wziąć śrubokręt i wszystko skręcić tak, jak trzeba, albo nie wiem, wymieniać żarówkę, wbijać gwoździe? Z tego, co pamiętam, to mieszkałam wiele lat sama kiedyś i pamiętam, że te właśnie z pewnego meblowego sklepu, gdzie trzeba samemu skręcić, skręcałam sama i wiesz, też nie widziałam w tym problemu. Także. To teraz zacytuję wam profesora Zimbardo, który mówi: zadaniem kobiety było rodzenie dzieci, gotowanie, sprzątanie i seks na żądanie. Jej życie było nudne, rzadko miała kontakty z ludźmi, rola mężczyzny również była jasna. Miał przynosić pieniądze, a w razie potrzeby odgrywał rolę wojownika. Musiał być silny, sprawować rolę dominującą.
Do dziś mówi się chłopcom, że prawdziwy mężczyzna nigdy nie płacze. Problem w tym, że te role przestały być efektywne, tradycyjny model rodziny trzeba było skorygować. No właśnie, Tomku, jak to wygląda twoim zdaniem? Wciąż od facetów oczekujemy, aby znali się na wbijaniu gwoździ, a od kobiet, żeby podawały jedzenie. To jest opowieść tak naprawdę, jak tutaj Halinka mówiła, od tych 100 lat, no to jest tak naprawdę to, w czym my w tej chwili funkcjonujemy. Jakkolwiek byśmy opowiadali, że teraz kobiety mają równe prawa i właściwie traktuje się je tak samo, to ciągle jest opowieść i współcześnie twarzami tej opowieści jest Trump i Putin. Dwóch panów, słabiutkich bardzo, którzy pokazują swoją męskość. Na słabych nie wyglądają. Znaczy słabiutkich w sensie takim, że naprawdę pewnie jak się skaleczą, to tam są jakieś dzikie łzy. Natomiast oczywiście chcą tą męskość, pokazują w taki prześmieszny sposób, no taki kabaretowy. Nie wiem, krawatem dłuższym albo że on będzie jechał na koniu półnagi po polowaniu albo tam jakiegoś niedźwiedzia złapie. No to jest prześmieszne, ale to jest historia bardzo... Dla mężczyzn to jest właśnie fascynujące, Świata męskiego. Dla tych mężczyzn, którzy są wychowani właśnie w tej idei, że męskość to jest coś twardego i aktywnego, a kobiecość to jest coś miękkiego i pasywnego. To jaki jest dzisiaj wzorzec mężczyzny, waszym zdaniem? Wzorzec męskości? No, ciągle taki właśnie, o jakim mówię, właśnie ten śmieszny, ten kabaretowy. I to, co się dzieje w tej chwili, że mówimy o tak zwanym kryzysie męskości, no to ja jestem szczęśliwy, że mówimy o kryzysie męskości, takiej męskości, mam nadzieję, że przyjdzie jakaś zmiana, która po prostu tych smutnych panów zmiecie i będzie nowy świat. Ale ci smutni panowie nieźle się trzymają. Drwale, macho. To są faceci, którzy podobają się kobietom, tak, Aniu? Znaczy są to trendy takie i taka moda jest na to, że akurat teraz taki wzorzec, taka rola mężczyzny jest dobrze widziana, jest atrakcyjna. Ale to się ciągle zmienia i właśnie mężczyźni stają w obliczu takich ciągłych zmian tego wzorca męskości i sami nie wiedzą, jacy mają być, bo z jednej strony jest ten drwal taki surowy w tej kraciastej koszuli, który niby założył to wszystko tak na odwal się, mówiąc brzydko. Ale jest zadbany. Wygląda jakby dopiero co wyszedł od barbera. Więc gdzieś tam jest ten konflikt pomiędzy tym, prawda? No gdzie tam ten drwal jest taki zadbany? No to widać tutaj jest ta sprzeczność, jaki ja mam właściwie być. I też sprzeczne są oczekiwania kobiet wobec mężczyzn. No dzisiaj to widać też właśnie w grzywce Trumpa, która jest tak precyzyjnie uczesana, że śmiem twierdzić, że nie jedna kobieta dbająca o siebie nie miałaby tyle czasu i lakieru, żeby doprowadzić swoją fryzurę do takiego stanu. No właśnie, to też właśnie pokazuje, że no ciężko jest mężczyznom się, powiedzmy, odnaleźć w dzisiejszym świecie, bo te oczekiwania są bardzo sprzeczne. Z jednej strony oczekuje się od mężczyzn, że będą takimi drwalami, że będą twardzielami, że będą macho, a z drugiej strony chciałoby się, żeby ten facet też popłakał z nami na tej komedii romantycznej, żeby mówił o swoich uczuciach, żeby rozumiał nas i żeby był bardziej otwarty, żeby był dobrym ojcem i też pomagał nam w domu. I to często dla wielu facetów jest nie do zrobienia, jest nie do udźwignięcia. Właśnie taka cała masa oczekiwań, które są dla nich sprzeczne ze sobą. Ktoś tutaj strasznie namieszał w tych oczekiwaniach wzajemnych, które prowadzą do tych konfliktów wewnętrznych, które mamy w sobie. Kobiety namieszały. Zmiany, tak uważasz? Zmiany społeczne. No to całe szczęście. To znaczy, że mamy dużo, wiesz, to znaczy, że mamy tak, dużo do powiedzenia. Ja nie mówię, to nie jest kwestia winy i zrzucenia winy na was, tylko dzięki wam, absolutnie. Dzięki emancypacji oczywiście. Tak, bo i waszej sile, i waszej mocy. Bo chcę powiedzieć my, zostałem wychowany przez taką matkę i takiego ojca, że tego nie mam, ale mogę powiedzieć my faceci potwornie się męczymy w tej ramie, w którą nas wciśnięto, tego, że właśnie musimy być zawsze tacy silni, mocni. Bardzo duży problem, bardzo duży kłopot zrobiła nam też ta psychologia tak zwana, czyli faceci z Marsa, kobiety z Wenus, tak?
Ja bym wolał być na Wenus, jest, podejrzewam, że tam jest fajniej. Albo właśnie, że te wszystkie opowieści, że faceci szli na polowanie i polowali na mamuta, a kobiety zbierały, albo tam w jaskini rozpalały ognisko. Tak. Bzdura, tak nie było. Jak trzeba było polować, to po prostu wszyscy szli polować. Ale być może, że jest to właśnie narracja, sposób opowieści, którą od lat słyszymy, która do czegoś prowadzi, która ma swój cel bardzo konkretny, żeby określić rolę kobiety tu, a mężczyzny tu. Ja mam wrażenie, że to się zatraca. Wręcz odwrotnie. To jest, ponieważ tak samo jak dzisiaj, wiesz, już w niektórych krajach nie możesz określić płci przy narodzinach dziecka, prawda? Do tego się dąży. To mam wrażenie, że dokładnie tak samo jest, żeby nie określać, wiesz, obowiązków mężczyzn, kobiet. My żyjemy jako chyba pierwsze, znaczy w Europie od dawien dawna pokolenie bez wojny. Bez tego, żeby mężczyźni się musieli przygotowywać do jakichś ataków i tak dalej. Bo co było kiedyś właśnie sensem życia mężczyzn za czasów w ogóle rycerzy? Było to, że oni idą na jakąś wojnę. W dzisiejszych czasach właśnie my słuchamy o mamutach, o zbieraniu jagód, natomiast dla nas to jest abstrakcja. Dla mężczyzn, dla chłopców, którzy się wychowują, którzy rosną, to jest, mamy czasy, kiedy nie wolno im się pobić w klasie, kiedy nie wolno podnieść jeden chłopaka na drugiego rękę, jak ja ostatnio widziałam dwóch małych takich bojowników, którzy się tam tłukli na ziemi, bo mogli, bo akurat to były zajęcia takie, to ja nie mogłam po prostu przestać na to patrzeć, ponieważ normalnie dziecku nie wolno po prostu na nikogo podnieść ręki. I niech tak będzie. Żyjemy w czasach pokoju i uczmy do siebie wzajemnie spokój. No, a mówię teraz o Polsce, tak? Tutaj właśnie i o wiadomo, bo to konflikty na świecie są non-stop. Natomiast nas tutaj uczą spokój, zero jakby takiego, też nie wiem, jak to nazwać, ale... Agresja? Agresja, tak. Tylko ja nie chcę użyć słowa agresja co do życia normalnego naszego, prawda? Więc tonujmy się, ale bądźmy super facetami. Tak, bądź delikatny, bądź stonowany, ale trzymaj ten dom jako jedyny. A wystarczy powiedzieć temu facetowi, bądź sobą i rób tak, jak czujesz, a nie tak, jak ci nakazuje kultura. Kiedy kobiety mówią bądź sobą, to on bardzo chętnie czeka, aż zostanie przez kobietę obsłużony. Albo bądź sobą oznacza odpuszczenie pewnych, wiesz. To jest kultura. Znaczy, mówię bądź sobą w kontekście emocji. No to, co powiedziałaś wcześniej, że nas uczono, żeby nie możemy płakać, nie możemy się rozklejać. Ta komedia romantyczna, nie możemy się przyznać, że lubimy komedie romantyczne, bo to w ogóle jest totalnie niemęskie. W ogóle nie możesz powiedzieć, że jest ci z czymś źle, że masz jakiś problem, bo to oznaka słabości, absolutnie, prawda? Absolutnie. Ale dam wam jeden przykład tego, co kultura robi z nami. Kolor różowy jest kobiecy, prawda? Kobiecy, w tej chwili funkcjonujemy. Facet, który by na przykład, gdybym ja przyszedł tutaj ubrany zamiast za kanapę, tak jak dzisiaj, to na różowo, no to było takie fajnie, ale... No, pasowałbyś do tematu. A do 50. lat kolor różowy był kolorem męskim. Tak. No. Dopiero w 50. latach zmieniono. W Stanach Zjednoczonych tam była jakaś historia, że zabrakło jakiegoś materiału, barwnika, nie wiem, już nie pamiętam dokładnie czego. I okazało się, że teraz jest kolorem kobiecym. Tak, niebieski był kilka, dziewczynek. Tak. To dwa pokolenia wystarczyło, żeby już koniec, żeby był wyrugowany jako kolor męski. Kolor nie ma tak naprawdę wielkiego znaczenia, ale znaczenie ma to, jak silni jesteśmy w życiu, żeby się wziąć z tym życiem za bary. Ty jesteś, Halino, bardzo silną kobietą. Dużo przeszłaś, o czym wiemy. Pewnie też o mnóstwie rzeczy nie wiemy i lepiej, żebyśmy nie wiedzieli, bo to jest twoja prywatność. Ale powiedz, czy mężczyźni boją się takich silnych kobiet? Takich, które odniosły wielki sukces? Takich, które potrafią stanowić same o sobie? Na pewno się boją. Boją się, ponieważ silna kobieta ma własne zdanie. Silna kobieta robi rzeczy, które chce robić. Chce iść do pracy, chce spełniać swoje marzenia. Potrafi pogodzić rodzinę, potrafi pogodzić świetnie dom i potrafi jeszcze do tego wszystkiego pracować. I często jest tak, że jeżeli jest mężczyzna, który chce być takim tym stuprocentowym macho, który chce zagarnąć kobietę, to oczywiście taki mężczyzna się boi, ponieważ nie ma nad nią kontroli. I w tym momencie rodzą się różne rzeczy w życiu, prawda? Widziałam i rozmawiałam z wieloma kobietami, bo o tym również śpiewam ostatnio, więc znam wiele historii właśnie bardzo silnych kobiet, które trafiły do związków później przemocowych w związku z tym, że właśnie chciały być samodzielne, ale zorientowały się w pewnym momencie, natomiast zaczęło się oczywiście od zagarniania najpierw ekonomicznego, prawda, usuwania od znajomych, separacji.
I w momencie, kiedy właśnie silna kobieta się zorientuje, że jednak tutaj nie chodzi o miłość, że tutaj chodzi o coś zupełnie innego, że ona ma właśnie siedzieć w domu i usługiwać, i ma być tam zamknięta i ma się słuchać, że to prowadzi do tego, to w tym momencie ona potrafi z tego wyjść i wtedy jest duże zdziwienie. I to są też bohaterki właśnie między innymi mojego teledysku, który ostatnio zrobiłam, tak? Że to są silne Zobaczymy babki. Zobaczymy go za chwilę. Super, silne babki, które po prostu potrafiły z tego wyjść. Więc i każda z nich opowiadała dokładnie o tym, że tak naprawdę cała ta agresja, która się później rodziła i ten to był strach. A powiedz, trudno ci było zawalczyć o siebie, powiedzieć nie, dziękuję, ja już nie idę dalej, nie brnę dalej w takie życie. Wiesz, same słowo zawalczyć już pokazuje, że to nie jest łatwe. I oczywiście, że tak. Natomiast ja mam wzorzec mojej mamy, tak jak powiedziałam, która jest niezwykłą kobietą. Ona zawsze w świetle reflektoru był mój ojciec, a ona za nim stała. I ona mi pokazywała swoją niezwykłą moc i nigdy o tym nie mówiła. Ona po prostu tylko robiła różne rzeczy w życiu. I gdzieś z tyłu głowy jest taką moją mocną bohaterką, silną, która, wiesz, która jest motorem do tego, że ja dzięki niej też mam taką siłę do życia, żeby zawsze stanąć na nogi i wszystkim ją jako wsparcie. Więc nawet jak jest jakaś trudna sytuacja i masz tę moc i masz ludzi wokół siebie, to z niej wybrniesz i potem widzisz, że to wcale nie jest aż takie strasznie trudne. No właśnie, to jest bardzo ważne, żeby widzieć, że to tylko trudnym się nazywa, ale nie musi nim być. Dokładnie. Ja bym tylko uściślił, że silnych kobiet boją się niektórzy mężczyźni, nie mężczyźni w ogóle. Mm-hmm. Tak, słabi mężczyźni, którzy chcą zawładnąć, właśnie tak. O tym temacie mówię, bo mężczyźni, którzy nie mają takiego, takiej potrzeby, żeby władnąć kobietą, to podziwiają taką kobietę, to chcą być jej częścią, chcą być partnerem i to jest fantastyczne i wtedy jest super związek. Tak, to prawda. Wtedy jest partnerstwo. Tak, ja przyglądam się wielu z takim dojrzałym parom, które są ze sobą całe życie i muszę powiedzieć, że tam szyją, jak się mówi, jest zawsze kobieta. I jeżeli ten mężczyzna ma mądrą głowę i daje się kierować tą szyją, to są cudowne związki. A ja nie lubię tego powiedzenia, bo ono ustawia kobiety znów niżej. A ja go właśnie nie, ja go wcześniej nie znałam. Że one tego są szyją, ale nie myślą, tylko kręcą tą głową, która myśli. No to też są w takim razie głową, bo zazwyczaj w tych związki, o których ja mówię, to tam główną, jakby takim dowodzącym jest ta kobieta, ale mężczyzna jakby jest tak w niej zapatrzony i takim są cudnym związkiem, po prostu tak siebie wzajemnie szanują, że idą pięknie jedną drogą i naprawdę bardzo fajnie się przygląda takim ludziom. Czyli to są dwugłowym potworem po prostu. Tak, i to są fajni ludzie, to są właśnie, to była niania mojego Piotrka ze swoim mężem, oni się kochają po prostu całe życie, mają czwórkę dzieci, to są tacy moi znajomi z Pragi i to są fajni, zwykli ludzie, którzy prowadzą fajne, zwykłe życie i potrafią pięknie iść ręka w rękę i jestem przekonana, że i ten właśnie mąż Krysi był wychowywany w takim macho tutaj i tak dalej, ponieważ to jest to pokolenie, a przy tym pięknie potrafili się jakby odnaleźć i nikt tam nie próbuje dominować. Ja całe życie słyszałam, że jestem silną kobietą i nie będę miała żadnych szans na zbudowanie szczęśliwego związku i nie czułam się winna z tego powodu, ale można zadać pytanie wobec tego, bo co my złego robimy, my silne kobiety, że mamy taki problem, żeby znaleźć fajnego faceta. Ja myślę, że nie robimy nic złego, bo jesteśmy silne i przez cały czas musimy udowadniać swoją siłę tak naprawdę i udowadniać, że nie jesteśmy tą słabą płcią. Tylko może gdzieś tam czasami za bardzo okazujemy to, że mamy czasami większe jaja niż ten facet i tym samym go trochę onieśmielamy. I właśnie myślę, że tutaj jest największy problem, że często kobieta pokazuje trochę za bardzo, że jest samowystarczalna, zamiast po prostu zostać już tą niezależną, a nie pokazywać, że jest samowystarczalną, nie potrzebuje tego faceta. I wtedy rzeczywiście on może mieć poczucie, że jest do niczego niepotrzebny i do niczego się nie nadaje i po co ma właściwie być z tą kobietą i zabiegać o nią, skoro ona go nie potrzebuje. Ja zawsze mówię, że mądra kobieta będzie postępować w związku tak, żeby facet czuł się męski mimo wszystko. Jeżeli ona potrafi kręcić tą żarówkę, to fajnie, ale może dać możliwość facetowi, żeby się wykazał i żeby on to zrobił za nią. No to jest taki kazus, który ja nazywam, no chyba sobie żartujesz, który kobiety bardzo, moim zdaniem, bardzo rzadko tego używają.
Mój serdeczny przyjaciel Filip Cembala, genialny aktor muzykalowy, kiedyś był wychowywany przez swoją mamę, no i oczywiście tata też fantastyczny, ale z mamą kiedyś wracali z zakupów, on niósł ciężkie siatki, mama za nim, bez zakupów, no on te siatki niósł. I tak już był taki strudzony i sobie myślał, że wejdzie do domu jako pierwszy, no bo przecież on niósł te siatki i tak wchodzi już do tych drzwi i słyszy zza pleców: Filipku, no chyba sobie żartujesz, że on ma się wycofać i ona ma wyjść pierwsza. I wyrósł oczywiście na fantastycznego, męskiego, odpowiedzialnego faceta. Genialny, ale, tak. Ale właśnie to, moim zdaniem, kobiety za rzadko mówią to, co ty, Aniu, powiedziałaś, że właśnie to chyba sobie żartujesz, że on, nie wiem, wyjdzie pierwszy gdzieś, albo zostawi, nie wiem, jakieś coś na stole, albo nie wyjmie prania, albo jakieś zupełnie inne rzeczy, że albo na przykład, no zrób coś tam i właśnie, żeby powiedzieć, no chyba sobie żartujesz, żeby tak przypomnieć, że jednak jesteśmy w partnerskim związku, a nie w jakiejś dziwnej, chorej relacji. Ale wiecie co, ja tak też myślę, że problemem jest po prostu dorosłość mężczyzn i dorosłość kobiet. Niedojrzałość, dorosłość. Dorosły facet w dorosły sposób bierze odpowiedzialność za swoje życie i nie musi niczego nikomu pięknie udowadniać. Że to mówisz, szczególnie dzisiaj, bo dzisiaj jest Dzień Chłopaka. I ja dostałem parę tam życzeń na Dzień Chłopaka i wiecie co, podziękowałem oczywiście, ale zapytałem, czy to jest Dzień Chłopaka czy mężczyzny. I to jest Dzień Chłopaka. Mamy Dzień Kobiet i nie mamy Dnia Mężczyzny, tylko mamy Dzień Chłopaka. Jest Dzień Mężczyzny. Jest Dzień Mężczyzny? Tak, już nawet obchodzony ostatnimi laty. Aha, myślałem, nawet. Że tak, ja nawet nie wiedziałam. Ja zawsze słyszałam o Dniu Chłopaka. Chyba niedługo zaraz po Dniu Kobiet, 8 marca jest Dzień Kobiet, chyba 9 albo 10 jest Dzień Mężczyzny. To bardzo dobrze, więc ja chcę obchodzić Dzień Mężczyzny. Ja nie chcę obchodzić Dnia Chłopaka, bo kłopot jest taki, że wielu panów myśli, że są chłopakami. Że właśnie to, co mówisz o tej dorosłości, że... I trochę też jest tak, drogie panie, że wy częściej, jak macie do wyboru mężczyznę albo chłopaka, to częściej wybierzecie chłopaka. Nie, ja na chłopakiem pewno nie. Teraz być może zawsze nie, mężczyznę. Ale że to jest takie, że z chłopakiem jest fajniej, wesele, chłopak coś tam wymyśli, będzie radośniej. Natomiast z mężczyzną może być czasami trochę nudno, ale kłopot jest taki, że mężczyzna może zamienić się w chłopaka i momentami być chłopakiem, ale chłopak niestety mężczyzną nie będzie, nie zamieni się w mężczyznę, więc to jest kłopot również z tymi wyborami. To też zależy od tej partnerki, którą ten mężczyzna sobie obierze, prawda? No bo jeżeli przy takiej partnerce, którą on akurat ma, może się otworzyć, może być właśnie takim młodym duchem i być bardziej rozrywkowy, cieszyć się życiem, no to będzie to robił, bo ona mu to umożliwi. A jeżeli będzie z partnerką, która będzie od niego oczekiwała tylko i wyłącznie takiej powagi, no to tutaj już będzie ciężko. Słuchajcie, jakich mężczyzn tak naprawdę szukają dzisiejsze kobiety? Zacytuję wam tutaj profesora Lwa Starowicza. Otóż, lista oczekiwań kobiet jest dłuższa niż litania do Matki Boskiej. Według badań kobiety szukają partnera umiejącego kochać, umiejącego bronić swoich przekonań, ciepłego, delikatnego, pewnego siebie, inteligentnego, wiernego, odnoszącego sukcesy, romantycznego, potrafiącego płakać, dobrego w łóżku, atrakcyjnego, podejmującego ryzyko, silnego, wysokiego, męskiego. Mężczyźni chcą w zasadzie od kobiety tylko tego, by była atrakcyjna, wierna, zaradna i stworzyła im dom, w którym będzie wszystko dobrze. Jest króciutka piłka. No, ale w sumie jest to też dużo. Bardzo psychologicznie pokazuje, ale... że też kobiety więcej mówią po prostu. Tak, po prostu tak. Więcej mówią. Znaczy, ale jakby tymi oczekiwaniami mężczyzn wobec kobiet kryje tak naprawdę bardzo dużo, tylko to jest bardzo krótko powiedziane. Ale to posłuchajcie i zobaczcie. Zobaczcie, w jaki sposób wygląda poszukiwanie facetów przez dzisiejsze kobiety. Ja spotkałam taką dziewczynę. Jakie to jest uczucie, kiedy przeglądasz i widzisz zdjęcia? Myślę, że frustrujące, bo większość jednak daje w lewo, czyli po prostu ich odrzucam. Więc takie frustrujące. A w prawo to jest, kiedy ich akceptujesz. Tak, musisz tak. mi to pokazać, wiesz, bo ja nie bardzo to rozumiem, ponieważ ja nie korzystam z aplikacji. Ale jestem bardzo ciekawa, jak to wygląda. Pokaż mi. No i co, powiedz mi. Nie podoba ci się? No tak średnio. No, a co bierzesz pod... A to jest ten sam Dawid? Tak. A co bierzesz pod uwagę teraz, patrząc? Co oceniasz? Jak jest ubrany? Twarz. Wygląda jakby po prostu go za bardzo nic nie interesowało. A okej. Okay.
Mateusz, 28. Wygląda na starszego. Na starszego wygląda, tak. No ja nie lubię mężczyzn z zarostem. Czyli od razu go... Tak, tak, od razu. Ale tak. Przecież zarost można ogolić, a może się okazać, że jest fajny facet. No ale to ciężko powiedzieć, no bo na razie tutaj ma zarost i ciężko powiedzieć. Ale nie czytałaś nawet tego, co on sobie napisał. Bo on tylko napisał, że ma 1,88 m. Nie, co ty? No, pamiętam konkretną sytuację, że chłopak wyglądał bardzo fajnie na zdjęciach, a w rzeczywistości wyglądał na 15 lat, jeszcze był bardzo niski i rudy, a na zdjęciach tego nie było widać. Rozmawiałam z tymi młodymi ludźmi, realizując ten reportaż i słuchajcie, muszę wam powiedzieć, że widzę totalne zagubienie. Poszukują ideału, ale zarazem kogoś na krótkie spotkanie, a przy okazji z szansą na zaproszenie na całe życie. Aniu, ty na pewno możesz na ten temat coś powiedzieć. Powiedz, jak to jest tak, z tymi kobiecymi oczekiwaniami. I jak czytałaś te oczekiwania kobiet... Dobra. I was też najmocniej, przepraszam. Jak czytałaś te oczekiwania kobiet wobec mężczyzn, to od razu przyszedł mi na myśl przeciętny, może nie przeciętny, bo tutaj nie chcę tutaj jakiś statystyk wymyślać. Natomiast taki częsty profil, który widzę na Tinderze kobiet, że rzeczywiście tych oczekiwań jest całe mnóstwo. Ciężko takiemu mężczyźnie się sprostać takim oczekiwaniom i od razu on zakłada, a taki nie jestem, to nawet nie ma sensu w ogóle do niej podbijać. I rzeczywiście jest nawet taka piosenka takiego chłopaka, która mówi o tym, żeby obniżać swoje oczekiwania, bo tam właśnie tam wokalistka śpiewa, że takiego chłopaka, nie brzydkiego, nie Polaka, nie biednego i tak dalej. I dziewczyny często to biorą za bardzo do siebie, nie myśląc o tym, żeby obniżać swoje oczekiwania, tylko ciągle je zawyżać jeszcze. I właśnie bardzo ciężko jest tym mężczyznom sprostać, zamiast skupić się na sobie i właśnie pokazać siebie o tej interesującej stronie atrakcyjnej, żeby dać temu mężczyźnie jakiś punkt zaczepienia. To jest cała masa rzeczy, jaki on powinien być, a jaki nie powinien być. Tomku, czy taka sytuacja, jaką widzieliśmy przed chwilą, jest dla ciebie czymś nowym? Jako zjawisko w życiu społecznym? Nie, bo to opowiada o tym, o czym już wcześniej mówiliśmy, czyli postrzeganie męskości i kobiecości poprzez zewnętrzność, czyli przez to, jak wyglądamy. Jak powinniśmy wyglądać. No z jakiego powodu te fitnessy są pełne ludzi, facetów, którzy pakują do granic możliwości. Kobiety też. I kobiet również. Wszystko jest skupione na ciele. Że tak jak ty próbowałaś u tej dziewczyny dociekać, że ale może coś można zmienić go, nie wiem, jak chcesz przebrać, ale kim on jest gdzieś w środku. Warto chociaż przeczytać informacje. Przeczytać, albo zapytać, albo porozmawiać, bo ale ta fizyczność jest rzeczywiście też bardzo mocno w nas, ona jest wytworzona, to jest kulturowe, to jest popkulturowe, tak ma być, mamy z komedii romantycznych, tak wygląda kobieta, tak wygląda mężczyzna i wszystko, co wypada jakby spoza tego kręgu, już jest niefajne. Wzrost, że ma być odpowiedni wzrost, że ma być odpowiednio zbudowany, włosy takie, a nie inne, więc to szczerze mówiąc mnie nie zaskakuje, jest tylko smutne. No. Tak i wiecie, co jest częstym właśnie takim oczekiwaniem wypisanym na Tinderze, na damskich profilach, że jeżeli masz poniżej 1,80 m, to nawet nie pisz. I to jest straszne. I to jest tak krzywdzące. I no ciężko nawet o tym mówić. Wielu facetów po prostu od razu odpada. I to jest bo kulturowo się przyjęło, że przystojny facet musi mieć powyżej 1,80 m. A powiedzcie w takim razie, co kręci waszym zdaniem facetów? U kobiet najbardziej, Halinko. Ja myślę, że i nadal tak będzie. Myślę, że jednak naturalność po prostu, która jest gdzieś im bardziej możesz pokazać siebie z normalnej strony, tym chyba jest po prostu na dłuższą metę dla tego faceta kobieta ciekawsza, no bo wiadomo, że kult ciała, kult wszystkiego, te kluby, ale potem jak to się kończy? Zazwyczaj to jest jedna noc. Nie mam takich doświadczeń oczywiście klubowych, bo mnie nigdy kompletnie nie interesowało, ale mam bardzo dużo koleżanek, które korzystają również z tej aplikacji, o której mówiłaś. I to są bardzo krótkotrwałe sytuacje, ponieważ tam przychodząc jakby ustawiasz się w takiej sytuacji, że właśnie będą cię oceniać, że masz jakoś wyglądać, masz coś tam. I ja mam wrażenie, że tam wszyscy grają jakąś grę, że tam po prostu jest bardzo mało takich naprawdę uczciwych wobec siebie ludzi. I jeżeli ktoś ma jakieś oczekiwania wobec kogoś innego, to musi go wysłuchać, tak jak powiedziałaś, właśnie zobacz coś o nim, dowiedz się coś o nim. I w momencie, kiedy normalnie przeprowadzisz rozmowę i okazuje się, że ta osoba jest fajna, i że możesz z nią porozmawiać o różnych rzeczach, że ma jakieś fajne zainteresowania, albo nawet jeżeli ich nie ma, to macie wspólne tematy i jest o czym rozmawiać, no to jest fajnie. Czyli po prostu bądźmy normalni, bądźmy każdy sobą.
Ja mam takie wrażenie, że ludzie bawią się w relacje. Chłopak, dziewczyna, facet, babka, ale nie są w stanie zobaczyć tej relacji z perspektywy osób dorosłych. Że jednak zabawa w faceta i kobietę to jest zabawa dla dorosłych ludzi. Tak jak małżeństwo jest sprawą dorosłych ludzi, jak decyzja o posiadaniu dzieci jest sprawą dorosłych ludzi. Być może to determinuje to, że mamy tak, że może nie, nawet nie tyle zawiedzione oczekiwania, co nie umiemy sobie radzić z tym, że ktoś zachowuje się inaczej niż byśmy tego chcieli, bo nasi rodzice cały czas trzymają nas na szelkach, bo jesteśmy tymi dziećmi w środku, które nie dorosły, bo rodzice nie pozwolili nam, bądź też nie nauczyli nas bycia dorosłymi. Jak wy uważacie? Tak, ja myślę też, że często jest to dopiero weryfikowane, kiedy para zamieszka ze sobą, bo pewne rzeczy, które obserwujemy u partnera, jakieś cechy, które akceptujemy, które są okej, zawsze będą dla nas okej i cieszymy się, że on je posiada i że możemy tworzyć z nim wspaniały, silny związek, ale z drugiej strony tak naprawdę nie jesteśmy w stanie zobaczyć tej osoby tak na 100% w takich pieleszach. I dopiero kiedy zamieszkujemy razem, okazuje się, że on robi to, co nam nie odpowiada. Zachowuje się w taki, a nie inny sposób. Jakieś dziwne rytuały po przebudzeniu się albo na dobranoc, których my nie akceptujemy albo nie rozumiemy, bo u nas w domu było inaczej, jak on to w ogóle robi. A on to wyniósł ze swojego domu. I my musimy się nauczyć z tym żyć, nauczyć się rozumieć, szanować te jego przyzwyczajenia, te jego rytuały. Jednocześnie w drugą stronę działa to tak samo. Aniu, ty udzielasz rad tylu kobietom, masz mnóstwo różnych fajnych, takich mądrych rzeczy do przekazania im dotyczących budowania relacji damsko-męskiej. Powiedz, które, z jakimi problemami mierzą się dziewczyny, które do ciebie się zgłaszają? Wiesz co, najczęściej problemy, z którymi zwracają się do mnie dziewczyny, dotyczą tego, że facet przestał się nagle odzywać, że on gdzieś zniknął. Dziewczyny, które do mnie piszą, czy kobiety, nie mają problemu z poznaniem faceta, z poderwaniem go, dlatego że to wychodzi z inicjatywy mężczyzn jednak wciąż. Natomiast jeżeli chodzi już o takie dalsze relacje, dalszy jej przebieg, no to tutaj właśnie zauważam takie problemy, jak zatrzymać tego faceta przy sobie, jak sprawić, żeby on dalej był zainteresowany, dlaczego on przestał się odzywać, czy on naprawdę jest mną zainteresowany i tak dalej. Więc to są tego typu rzeczy, w przeciwieństwie do facetów, którzy z kolei czasami też do mnie piszą, i to jest bardzo fajne, i pytają o zupełnie inne rzeczy, czyli jak zagadać, jak poderwać. No właśnie, jak poderwać, jak zdobyć faceta i go utrzymać? Znacie ten tytuł? No to jest kwestia tego, jakiego faceta. Trzeba sobie zadać to pytanie, bo na każdego działa pewnie co innego. Ale z drugiej strony sądzę też, że kobieta powinna od razu wziąć to pod uwagę i pójść na przykład w takie miejsce, w którym może poznać takiego faceta, który by jej odpowiadał. Zastanowić się tak naprawdę, kogo szuka i też co ona sama może mu pokazać, jak go zainteresować. To są takie ważne rzeczy, które kobieta powinna sobie zadać na samym początku. To jest to, o czym Aniu mówisz, przypomniało mi historię mojej kuzynki, która już miała 30 lat, no i tak ciągle nie była w stanie tych facetów znaleźć. Przybywała w bardzo sfeminizowanym środowisku i usiedliśmy któregoś dnia u niej w mieszkaniu i mówię sobie, dobra, to w takim razie, gdzie jest najwięcej facetów? Słuchaj, widziałem na drzewie ogłoszenie kurs karate. Idziesz tam, zapisujesz się, tam na pewno jest dużo facetów. A tam sami mam synkowie. Nie, tam byli faceci, znalazła męża, jest szczęśliwa w ogóle i przestała chodzić na karate oczywiście, jak go poznała. Ale to co mówisz, Aniu, że trzeba po prostu nie siedzieć i czekać albo przeglądać Tindera, tylko po prostu wyjść do ludzi i próbować ich poznać. I też mieć pozytywne nastawienie, bo bardzo często dziewczyny kogoś szukają, ale z drugiej strony od razu nastawiają się na nie, że ten nie taki, a ten na pewno mnie zdradzi, ten na pewno mi się nie ułoży. Albo że kolejny związek to będzie porażka, po co ja mam kogoś sobie znaleźć, albo właśnie nie biorą pod uwagę swoich własnych już doświadczeń i ewentualnych błędów, które popełniły i nie wprowadzają jakby ich w praktykę. Czyli jakby działają ciągle według jakichś schematów, które nie działają, zamiast właśnie działać poza nimi. A czy wy macie, dziewczyny, jakieś swoje sposoby na to, żeby zdobyć faceta? Bardzo i go utrzymać? Ciekawe. Ja nie mam, naprawdę. Ty już wyczerpałaś. Ja nie mam. Ja myślę, że Halina na tym etapie życia można powiedzieć, że na razie wyczerpała swoje zasoby, ale nie martw się, one się odradzają. No, nie ma z tym problemu. Ja tylko jeszcze a propos anegdoty, jeszcze ja znam inną kobietę, która szukając sobie właśnie partnera, miała znajomą w banku
i ona dowiadywała się od tej kobiety, gdzie najbogatsi panowie o których godzinach wydają pieniądze. I ona tam chodziła, także... Też znam i się udało, też słuchajcie. Znam taki udało przypadek. Się. Proszę, proszę. Tego nie słyszałam, to genialne. Tak. A wiecie, jak zatrzymać przy sobie faceta? Paradoksalnie nie zatrzymując go przy sobie i to jest najlepszy przepis. Właśnie, bo jak właśnie powiedziałaś wcześniej tam, że te dziewczyny piszą, jak zatrzymać faceta, ja sobie myślę, że z kobietami jest tak samo, że nic na siłę, no. Absolutnie, że się nie da zatrzymać tej drugiej osoby. No, jeśli będzie chciała odejść, no to tylko trzeba tam spakować i... Ale słuchajcie, no każdy z nas, oprócz tego, że prowadzi życie w związku, ma też swoje życie i nie powinien z niego absolutnie rezygnować. Powinien dbać o swoich przyjaciół, o swój rozwój, o swoje pasje, nie powinien o tym zapominać. I właśnie mając to wszystko, te wszystkie jakby filary w naszym życiu na równym poziomie, jesteśmy też bardziej atrakcyjnymi osobami dla naszego partnera, bardziej ciekawymi. Jesteśmy w stanie mu opowiadać o tym, co nas spotkało, o naszych doświadczeniach, o naszych przeżyciach. No i też nasza niezależność wtedy bije od nas. Bardzo ważne jest to, co mówisz, bo jeszcze jedna rzecz a propos badań, a propos Polaków i a propos was, drogie panie. Okazuje się, bo program Kobiety bez tabu, więc uważam, że mogę sobie pozwolić, że w badaniach międzynarodowych wśród mężczyzn okazało się, że Polacy jako jedyni w tak dużej liczbie, wchodząc w związek z kobietą, rezygnują z przyjaciół, ze znajomych. To jest jedna rzecz. Bardzo ciekawe badanie. A druga pokazuje, że co trzeci facet nie ma swojego miejsca w domu. Nie ma miejsca, nie wiem, właśnie na wiertarki, śrubokręty, nie wiem, modele. W ogóle nie ma, to jest wyczyszczone. Nie ma takiej przestrzeni. Nie ma takiej pustelni swojej, tak, co? Więc to jest bardzo... I to Polacy mieli najwyższy wskaźnik. Wydawałoby się, że to bardziej to będą jak w innych krajach, ale u nas to jest rzeczywiście niepokojące. I potem przy pogłębionych badaniach okazało się, że jeśli chodzi o te znajomości, to tutaj największy wpływ miały kobiety, które powiedziały, no nie, z nim nie będziesz oglądał meczu, bo on pije, tamten się rozwiódł z żoną, więc nie pójdziesz z nim na piłkę i tak dalej, i tak dalej. Tak. Więc ograniczały te kontakty. Ty będziesz się kolegował od tej pory z moimi przyjaciółkami. No nie. No raj. I to jest właśnie jeszcze właśnie bardzo krzywdzące, niepokojące z punktu widzenia nawet naszego dzisiejszego tematu, dlatego że facet potrzebuje mieć jakieś ujście tego testosteronu, który ma. I tak. Ponieważ w dzisiejszych czasach nie ma całe szczęście wojen, nie ma jak tego rozładować. Nie wszędzie dodaje. Tak, oczywiście nie wszędzie, bo mam na myśli właśnie społeczeństwo, w jakim my żyjemy. To oczywiście mam możliwości spotkania się ze swoimi facetami, swoimi kolegami, kumplami, z nimi pogadać. Na tematy typowo męskie, które ich interesują. Nie wiem, pójść właśnie... Ale wiesz co, Aniu, ja na przykład pytałam mojego męża, dlaczego w ogóle nigdy nie chce chodzić na tak zwane męskie spotkania. On powiedział, że go to w ogóle nie interesuje. Jego dużo bardziej interesują spotkania z moimi przyjaciółkami, kiedy rozmawiamy sobie, nie wiem, przy stole o różnych fajnych rzeczach. Oczywiście. Bo on uważa, że ten męski świat jest potwornie, wiesz, nudny i przereklamowany. Oczywiście. Ja myślę, że to zależy od faceta. Jeżeli facet ma potrzebę, żeby wyjść, to kobieta nie powinna mu tego uniemożliwiać, tylko jak najbardziej powiedzieć, pewnie masz ochotę wyjść z kumplami, pewnie idź. Ale jeżeli facet woli zostać i ma zupełnie inne preferencje do spędzania wolnego czasu... Ale czy to wyjście z kumplami nie stanie się pewnym wentylem do rozwalenia związku? Nie sądzę, bo też nie można też myśleć o tym, że jakby nie mamy nigdy pełnej kontroli nad naszym związkiem. Nie, myślę, że nie. I też nigdy nie powinniśmy do tego dążyć. Powinniśmy czy powinniśmy, dlatego że to jest niemożliwe. Mamy kontrolę tylko nad sobą, nad swoimi zachowaniami. Nie mamy kontroli nad naszym partnerem i tak naprawdę on, gdyby miał nas zdradzić, albo gdyby miało się to rozpaść, to by się rozpadło to na innych zasadach, niekoniecznie wtedy, kiedy po prostu wyszedłby sobie z kumplami na piwo. Tym bardziej, że wiesz, czasami to jest taki rytuał, bo mam akurat, jest taki mężczyzna bardzo bliski moim otoczeniu, który raz w tygodniu albo dwa razy w tygodniu chodzi na piłkę. To jest dla niego po prostu wszystko, on się tak nie może doczekać na tą piłkę. Zagrają sobie z chłopakami, napiją się jednego piwka i on jest szczęśliwy. Po pierwsze w ogóle w głowie tam cały czas rozkminia, dlaczego przegrali, albo dlaczego wygrali, a z drugiej strony w domu wszystko się zgadza. Także to jest znowu takie fajne partnerstwo. On namawia żonę, żeby poszła z koleżankami na kawę. On idzie z chłopakami na piwo, ale razem również mają o czym porozmawiać. Razem pięknie spędzają czas i to też im daje taką harmonię w domu. Halina, co jest dla ciebie niewybaczalne u facetów? Przemoc. Mówimy o tym, o związkach? Tak. Przemoc.
Absolutnie. Nie może być czegoś takiego, które że... może być różne, nie? Tak, fizyczna, psychiczna, oczywiście, że tak. Słowna. Tak, po prostu nie ma dla mnie, nie istnieje coś takiego, że ktoś jest w domu po prostu panem i władcą i ma podwładnego swojego, w swoim domu, którzy wszyscy się przed nim po prostu trzęsą. Jest to dla mnie nie do przeskoczenia i najważniejsze. Partnerstwo polega na tym, że jest równowaga, wsłuchujemy się w siebie, szanujemy się wzajemnie. Jakich mężczyzn trzeba unikać, waszym zdaniem? No myślę, że takich, którzy od razu właśnie dają jakieś sygnały, że coś jest nie tak na samym początku relacji. Ciężko mi tutaj generalizować, dlatego że każda kobieta będzie chciała unikać czegoś innego. Natomiast gdzieś tam zawsze na samym początku relacji widzimy pewne rzeczy, które są niepokojące. Na przykład to, że facet często ściemnia, że kłamie, że to są jakieś drobne kłamstwa, które potem mogą przerodzić się w jakieś tam głębsze. Albo talerzem, najpierw o podłogę, a potem w ciebie. A to też. Czyli na przykład jego agresywne zachowanie w stosunku do innych ludzi. Jego nastawienie. Do matki też właśnie, to też, co o czym mówiłem wcześniej. Jakaś nadmierna zazdrość o jakieś spotkanie z koleżankami, czy jakieś wyjście, albo komentarze odnośnie wyglądu kobiety, jej ubioru, to od razu może wskazywać na to, że potem on będzie szedł coraz dalej i tak, że nie będzie mogła kobieta mieć swojej indywidualności w tym związku. Myślę, że są takie różne, takie czerwone flagi, które się pojawiają na przestrzeni, na początku relacji, które mogą wskazywać na to, że taki mężczyzna, no lepiej na niego uważać. A mężczyzna w łóżku, to jest to jego pole, w którym powinien zawsze się czuć spełniony, szczęśliwy, on daje, kobieta bierze. No właśnie abstrakcyjne, bo, no bo znaczy tu jest znów ta historia, że to, która nas znów bija w takie, że musimy zawsze stanąć na wysokości zadania, że to się wszystko musi, to jest taki stres, albo to, że właśnie kobieta kładzie się i czeka na trzęsienie ziemi, nie dając nic od siebie, nie ma się co śmiać, bo to jest, tak, tak, to jest codzienność. Drodzy Państwo, właśnie taka, a jest coś niesamowitego, seksownego właśnie w kobiecie, która przyjmuje kontrolę, która właśnie nie boi się swojej siły, która potrafi coś zaaranżować, jakąś historię, ale znów właśnie jest ta kulturowa nakładka i stąd też jest kłopot z facetami, że uciekają przed tym łóżkiem, wobec którego jest tyle oczekiwań, do świata komputerów, właśnie filmów pornograficznych, tam sobie to wszystko załatwiają, a niestety nie, prawda jest taka, że związek, w którym nie ma seksu, jest po prostu związkiem, który się rozpadnie prędzej czy później. Mówiliśmy o kryzysie męskości, to dotykamy teraz właściwie jej jądra, w sensie dosłownym. Więc być może tutaj jest pies pogrzebany. Chodzi o po prostu dobry seks. Moim zdaniem nie ma nic lepszego od dobrego seksu. Cokolwiek by nam mówiono, że to może być zachody słońca albo jakieś tam dobre jedzenie, nie ma nic lepszego od dobrego seksu, ale właśnie on będzie możliwy tylko wtedy, kiedy ludzie po pierwsze będą potrafili ze sobą rozmawiać, będą partnerscy, tak, będą jakby wyżyci na innych polach, ale nie wiesz, będą taki tego facet przenosić. Współczesny ma bardzo dużo wobec niego jest tych oczekiwań, bo tak jak tutaj sobie cały czas o tym rozmawiamy, no to rzeczywiście wyobrażam sobie, że to musi być paraliżujące, że jeszcze na koniec on musi sprostać temu najważniejszemu oczekiwaniu, czyli dostarczeniu tych uciech absolutnych kobiecie, która być może wcale aż tak bardzo na to nie czeka. No dziewczyny, no same wiemy jak jest. To nie jest tak, że po prostu każdego dnia ma być to trzęsienie ziemi i nie takie są oczekiwania wobec facetów. Coraz częściej i coraz więcej, myślę, że to dobrze akurat, się o tym mówi, tak? O seksie, o tym, że kobiety powinny mieć swoje potrzeby, jak powinny okazywać swoje potrzeby, że powinny o tym mówić, że nie powinny już się z tym kryć, że kobiety też mają swoje potrzeby i też nie ma nic złego, żeby kobieta wychodziła z inicjatywą i tak dalej, więc to jest akurat dobre, ale z drugiej strony rzeczywiście taki mężczyzna może w tym wszystkim mieć takie poczucie, że gdzieś tam się nie spełni, że te jego oczekiwania są tak, wobec niego są tak duże, ponieważ no wszędzie trąbią o tym, jaki powinien być mężczyzna, co powinien robić w łóżku, czego nie powinien robić, co powinien robić, jak długo. Dostarczyciel 17 orgazmów na minutę. Słuchaj, to jest no dokładnie właśnie. To, o czym mówiłeś na samym początku, że to są znowu właśnie te wszystkie psychologiczne rzeczy, że tego jest za dużo. Media, które po prostu przez cały czas trąbią o nowych bogach seksu, czy boginiach
seksu i po prostu my wszyscy pod obstrzałem tych nowych bogów czy bogiń staramy się jakoś do tego dopasować i to tak naprawdę to są ideały, które często są wykreowane, nie są prawdziwe, a my prości ludzie zwykli staramy się im sprostać. Dokładnie. Na koniec poproszę was o to, żebyście podali takie cechy fantastycznego faceta waszym zdaniem. Aniu? Dobry. I na tym koniec. Nie, oczywiście, to jest pierwsza rzecz. Jest dobry, jest zaradny, jest wrażliwy, jest opiekuńczy, kochający, wspierający. Czyli dorosły. To ja. Dojrzały. Tomku? Ja uważam, że facet, współczesny facet powinien... No już wiemy, że to ty, ale tak, tak. Jeszcze gdybyś mógł to doprecyzować. Powinien być feministą i nie wstydzić się tego, że jest feministą, bo feminizm to jest historia polegająca na tym, że facet chce, żeby kobieta miała takie same prawa i bez facetów i wsparcia facetów, to jest uwaga i dla kobiet, i dla mężczyzn, nic się w tej kwestii nie zmieni. To jest nasza wspólna historia. Feminizm, czyli równe prawa kobiet i mężczyzn. Ja nic więcej nie mogę dodać, dokładnie. Nie no, musisz coś jeszcze wycisnąć. Muszę takiego, co jeszcze? Postawi kropkę nad i. Dla mnie oczywiście partnerstwo to jest podstawa. To jest umiejętność słuchania siebie wzajemnie. Chęć pracy nad tym, żeby po prostu właśnie ta równość była w związku. I to są dokładnie te rzeczy, o których wy mówicie. Ja więcej naprawdę nic nie dodam. Co dodasz do tego? Ja przede wszystkim dorosłość i umiejętność wzięcia odpowiedzialności za swoje życie, a przy okazji poczucie humoru, inteligencja, kilka przeczytanych fajnych książek, o których można sobie nie rozmawiać, posłuchanie tej samej muzyki. Poczucie humoru to jest taka uniwersalna cecha, którą... No ale wyobrażacie sobie przejść przez życie z facetem, który jest gburem, nie mającym poczucia humoru? Absolutnie nie. Spotykać się ze swoim charakterem, wiesz, o co chodzi. Wiesz co, to niewyobrażalne jest to, jak faceci potrafią robić zasłony dymne na swój temat, a potem jak ten dym opada, nagle wyłania się kompletnie inna postać, więc namawiałabym tutaj młode dziewczyny, które chcą znaleźć jakiegoś fajnego faceta, to przede wszystkim, żeby się pospotykać i zobaczyć, co za tą zasłoną dymną się kryje. Bo wtedy jest szansa, że będzie się mniej łez lało. Tak, i nie kierować się tylko i wyłącznie tym, co się widzi w internecie, dlatego że zawsze rzeczywistość wszystko zweryfikuje. Często są tam takie kwiatki, że nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Dziękuję wam bardzo za rozmowę, bo właściwie chciałoby się zaśpiewać tak, jak śpiewała Danuta Rin, gdzie ci mężczyźni, prawdziwi tacy, orły, sokoły, herosi. Jest no ich są. Mnóstwo. Jest ich mnóstwo. Jeden tutaj siedzi, więc jest to bardzo, bardzo dobry znak, ale prawda jest taka, że no jednak do tanga trzeba dwojga, jak głoszą słowa innej piosenki. I w tej wspólnej podróży musimy się po prostu wspierać i umieć siebie dostrzec jako ludzi dorosłych, biorących odpowiedzialność za swoje życie. Dziękuję wam bardzo za rozmowę i wam, kochani, dziękuję z całego serca za mnóstwo komentarzy, które pisaliście. Na koniec bardzo ważna rzecz. Otóż Halina wspomniała o swoim teledysku, w którym mowa o przemocy. Być może jest tak, słuchajcie, że ta przemoc pokazuje się w rodzinie także dlatego, że faceci nie dorośli do tego, żeby radzić sobie ze swoimi uczuciami. Że są jak małe dzieci, które się złoszczą i po prostu zamiast... Przemoc zawsze wynika ze słabości. Znaczy, przemoc się kojarzy z siłą, a to jest zawsze oparte na głębokiej słabości. A powiedz, Halino, co doprowadziło do realizacji tego teledysku? Jak to się stało, że on powstał? Wiesz co, ja od lat śpiewam o tych problemach. Od lat, od kiedy zaczęłam solową karierę, była najpierw kobieta z moich snów, była przegapiona, piosenki, w których dokładnie poruszam ten temat. I patrząc w ogóle na to, co się dzieje, wiesz, patrząc na to przede wszystkim, jak traktuje się osoby, bo pamiętajcie, że przemoc nie dotyczy tylko kobiet, dotyczy również mężczyzn, dotyczy w dużej mierze dzieci. To zazwyczaj kobieta, która albo mężczyzna, który o tym mówi, że dotknęła go przemoc, jest albo wyśmiany, albo jest wszystko zamiecione pod dywanik. A tutaj jest jeszcze pokazana właśnie w tym teledysku siła kobiet i siła tych ludzi, którzy potrafili wyjść z tego problemu, z opresji. Wiesz, potrafili sobie poradzić. I jak nawet widziałam medialne osoby z naszego show biznesu, które mówiły o tym problemie, że doznały przemocy, to po prostu był taki hejt, że pomyślałam sobie, jak można to tej kobiecie zrobić. Ciągle ona miała... ofiara musi się wstydzić, tak, a nie oprawca, dokładnie, prawda? Dokładnie. Dlaczego pojawia się na przykład, jeżeli kobieta odchodzi od mężczyzny, albo nie daj Boże, jak już w ogóle nie wie, jak tam było i kto od kogo odszedł i co się wydarzyło,
A potem oczywiście, co jest? No, ona nie wyciągnęła z niego kasy, na pewno z niego ciągnęła, tylko jej nie dał. I znowu taki ten po prostu obrzydliwy seksizm, który do tego jeszcze wchodzi, prawda? Ośmieszanie właśnie tej osoby, która została tym dotknięta. Wiesz, wiele kobiet, z którymi rozmawialiśmy, powiedziało, broń Boże, nie chcę się pokazywać, jestem szczęśliwa, że mam to za sobą, ponieważ przeszły gehennę. I dlatego zwracam na to uwagę, że można z tego wyjść, że dajemy sobie wzajemnie siłę, bądźmy dla siebie przede wszystkim dobrzy, miejmy dla siebie wyrozumiałość, patrzmy na to, że gdzieś może być jakiś problem, wysłuchajmy, nie wyśmiewajmy. To jest najważniejsze. I przede wszystkim słuchajmy historii naszych sióstr, bo z niej może bardzo wiele wyniknąć dla naszego życia. Jeżeli jesteś ofiarą przemocy, uwierz, że nie jesteś sama. Zobaczcie, jak Halina o tym śpiewa w piosence pod tytułem Zanim stracisz. A wam bardzo serdecznie dziękuję. Dziękujemy. Czas kończy się, słów coraz mniej. Są chwile, gdy chcesz być sam i nie tęsknisz za kimś, bo wiesz, że cię rani. Myślą jednak wracasz tu, kiedy ten świat był na. Wytrwać.